Nie chce mi się wstawać, a diabłek tańczy. Makarena. Tyle energii. No, trzeba się zbierać. Idziemy dzisiaj na surfing. Pobudka o 6.40. Chociaż skąd ty bierzesz energię? Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nagrywam w okularach, bo jestem niewyspana. Obok mnie idzie wyspane czy niewyspane dziecko? Wyspane. Wyspane dziecko, a ja spałam dzisiaj z dzieckiem, które mi tańczyło makarenę z samego rana. I jest godzina, teraz jest 7.10, ale była pobudka 6.40. Chcesz być na filmie czy nie chcesz, Zuzia? Nie chcesz, dobra. 6.40 była pobudka i idziemy teraz na śniadanie, szybkie jakieś. I tam było chyba śniadania, co? I za chwilę, jak zjemy śniadanie, to zgarniają nas na surfing. Jest teraz chwila logistyczna, także kończę nagrywać i odezwę się, jak już znajdziemy jakąś fajną miejscóweczkę. I co na razie z tego, co widzieliśmy, to dużo miejsc się otwiera takich też śniadaniowych o 7 rano. Więc moja siostra znalazła jedną jakąś miejscóweczkę, która nazywa się Bali Eco Deli. I wyglądało na to, że mają dużo fajnych opcji śniadaniowych. Stoliki wyglądają elegancko, pomalowane drewno. I sprawdźmy, jakie fajne poduszki. Mogę tutaj, dziewczyny? Tak. Dobra, to był rozdział krzeseł. Ciekawe, jaka... I sprawdzimy, co tutaj jest. Ma, jakbyście tutaj przyjechali, chcieli właśnie coś rano wcześniej znaleźć. Ta wyspa jest mała na wybrzeżu, tutaj, gdzie się zatrzymaliśmy, jest tona restauracji. Dostaliśmy teraz picie i jest, o Jezu, ile z opcji w ogóle. Są zwykłe śniadania, zwykłe, to zależy co kto uważa za zwykłe. Są śniadania takie dla mnie klasyczne z jajkiem, są śniadania z granolą, są smoothie bowls też, jeżeli ktoś preferuje. Thank you very much. Są, ja na przykład zamówiłam sobie falafel z hummusem i z chlebkiem pita na śniadanie. Jest kawka z ekspresu, w ogóle są też śniadania lokalne, jakieś indonezyjskie i taka jest bardzo eco-friendly ta restauracja. Tutaj na przykład można sobie robić dolewki, żeby nie korzystać z plastiku. I jest też napis, że jak się przyniesie swój plastik i odda do recyklingu tutaj, to jest 10% mniej, 10% zniżki na rachunku. Nie wiem za bardzo o co chodzi, czy to jest jakiś specjalny recyklingowy plastik i ile trzeba go przynieść. Nam jakby nie zależy na tych 10%, ale zawsze dobrze jest zwracać uwagę na takie miejsca, co recyklingują, bo na przykład na Bali nie ma takich serwisów, które zabierają właśnie, jak na przykład sobie segregujecie śmieci, to nie ma takich serwisów, ale na przykład jest taki sklep Samadhi i oni tam zbierają szklane butelki. Alexa na przykład ma jakąś taką takie miejsce, które zabiera jej kompost, czyli ona sobie wszystkie te organiczne odpady odkłada na bok i nie ma takiego systemu jakby od rządu, wiecie. To nie jest tak, że tutaj rząd coś organizuje albo pomaga ludziom, tylko wszystko jest prywatne. Więc ja za każdym razem, jak widzę jakieś takie miejscóweczki, które coś takiego organizują, to wielki szacun dla nich, zawsze ich podlinkuję i dobrze wiedzieć, gdzie można oddać trochę sypu, który normalnie byłby pewnie gdzieś wypalany. Miłego poranka. Moje siostrzenice dostały lemoniatkę, limonka, co tam jeszcze macie? Limonka, mięta i coś jeszcze. Już spróbowałam łyczka, jest naprawdę smaczne. Każdy dzisiaj ma śniadanie z innej czapy. Ja mam tutaj jakieś falafelki, ale dziwne, mam takie zdekonstruowane falafle. Takich jeszcze nie widziałam, z pitą, sałatka. Tutaj jest granolka, tak samo to jest, placuszki. Zuzia wzięła moje śniadanie. Ale to dobrze, dlatego że ja zamówiłam coś innego niż chciałam, bo chciałam falafel. To śniadanie jest tak przepyszne. Tutaj mam falafel, sałatkę, hummus, sos tahini i chlebek. To jest jedno z lepszych śniadań. Naprawdę warto tutaj przyjść i warto sobie zjeść. Wzięłam kawę na wynos już bez tego plastiku, żeby tam nie dopychać i za 10 minut mają po nas przyjechać. Ja nadal się bardzo mocno dziwię, że na Nusa Lembongan nie jest surfowanie. Dajcie znać, czy kiedyś tutaj próbowaliście. Zobaczymy, co będzie. W ogóle rodzinka się rozchorowała. Wszystkich teraz chyba bez mojej, oprócz mojej siostry, boli brzuch. Nie wiem, czy to lód tak zadziałał, czy coś, ale teraz wszyscy piją bez lodu. Tylko ja, jeżeli mam ochotę. O Jezu, zalałam się kawą, bo ja już jestem całkiem przetrenowana w temacie. To jest nasz basen hotelowy i tutaj są takie stołki, przy których sobie można usiąść. Nie do końca to rozumiem, bo zazwyczaj te stołki są przy barach jakichś. Tutaj nie wolno jeść. No właśnie, tak śmiesznie, dziewczynom się przynajmniej podoba. Tutaj mi pokazały, że jest głębszy basen, że tam nawet tata nie dopłynął. Tata nie poczuł dna tam, tak?
No właśnie, że ciekawa jestem, jak to jest głęboko. I czekamy za 5 minut, nas zabiorą. Słucham, kochanie. No. To tam trzeba zanurkować, co? Wszyscy w szoku, bo chcieli unikać jazdy skuterem, a tu się okazało, że trzeba było podjechać na plażę skuterem. I w sumie chyba wszyscy zadowoleni. No, Zuzia mówi, że fajnie było. Ale to są takie odległości, że my teraz chyba minuty jechaliśmy. Także nawet się nie rozpędzi. To the right, yeah? Tutaj idzie nasz instruktor i zaraz będziemy na piasku najpierw ćwiczyć surfowanie, a potem musimy spakować nasze... Far away, yeah? Nam pokazuje, że tam niby jakieś fale są. Nie za bardzo je widzę jeszcze. I wynajmiemy łódkę, to znaczy już mamy tutaj zorganizowany cały package. I z łódki na otwartym morzu będziemy schodzić na deski. Tak? To jeszcze nie widziałam. I na wprost siebie patrz, Zuzia. Super! Teraz łapiemy falę, łapiemy falę, łapiemy falę. Złapałam falę. Między ręce chodźcie, popatrz. Potem co robimy? Jak złapiemy falę, to patrzymy się na to? No i teraz niespodziewana rzecz. Pierwszy raz będę jechała na surfing łódką. Nie podoba mi się to, bo dzisiaj nie byłam przygotowana na ekstremalne doznania, bo ja się na tych łódkach trochę boję. Nie, no ale będzie fajnie. Z otwartej wody. Kurka wodna. Jestem już po surfowaniu. Tam dzisiaj surfowaliśmy i teraz była sytuacja awaryjna, trzeba było szybko lecieć do łazienki i ja sobie skorzystałam, bo tam podbiegli do rodziny, boże nie do rodziny, tylko do toalety, a ja zauważyłam, że tutaj właśnie jest kawiarnia, więc wziąłam sobie kawkę na wynos i właśnie przeglądam menu, żeby zobaczyć, czy jest coś fajnego na kolację, bo miejsce, w którym usiadłam, jest naprawdę fajne. To jest ta sama plaża, którą pokazywałam wczoraj, tylko teraz jest przypływ, więc jest o wiele więcej wody i ta plaża wygląda naprawdę już konkretnie, jest przepięknie i na razie nagrywam telefonem przebitkę, bo jak wchodziliśmy na łódkę, to zostawiłam wszystkie kamery, które nie były wodoodporne, bo ja dzisiaj nagrywam na 3 kamery plus telefon, to zostawiłam dwie kamery u gości z tego centrum surfowania, żeby nie ryzykować, że się zaleją, że się zepsują, wiecie, bo nie ma sensu takimi rzeczami sobie głowę zawracać. Jesteśmy już z powrotem w ośrodku, pakuję tutaj swoje rzeczy i zbieramy się na obiad i dziś przyszła pora na to, żeby popracować trochę. Się śmieję oczywiście, bo wam mówiłam, że po prostu ciężko mi się było zabrać, żeby usiąść do montowania odcinków, no bo spędzałam czas z siostrzenicami, ale muszę dzisiaj już popracować, bo chcę nagrać odcinek Projekt Lady. Nie wiem w ogóle, jak to zrobię. Chyba sobie zrobię wolne popołudnie, ale też przy okazji jeszcze chcę zmontować odcinek vlogowy, więc pakuję sobie teraz plecak, bo tutaj mam komputer, kilka jakieś tam myszkę, wiecie, te kable, wszystkie właśnie kable muszę zabrać i idziemy zjeść na plażę do jakiejś takiej restauracji, która nazywa się Ginger and Jamu i to jest jakaś taka restauracja, gdzie mają też jogę i mają dużo naprawdę świetnych opcji, bardziej dla dorosłych, bo jakieś tam falafele, jakieś hummusy i takie tam, ale mają też dla dzieci opcje. Opowiadam, gdzie pójdziemy zjeść i sprawdzałyśmy tam, bo teraz podeszła do mnie moja starsza siostrzenica, która nie wiedziała, jak mam na imię. Tata wasz się przed chwilą spytał, rozmawiałam z moim szwagrem i tak się śmieje, on mówi, że już mówi na mnie ciocia, tak jak wszyscy. Ja się tak się pytam, a czy Ola i Zuzia w ogóle wiedzą, jak mam na imię? I podszedł, spytał się, ani jedna nie wiedziała, jak ciocia ma na imię. Teraz będę mówić na nie młodsza siostrzenica i starsza siostrzenica. I w restauracji, do której pójdziemy, też jest właśnie dla siostrzenic jedzenie, bo młodsza jest bardziej wybredna. I zawsze musimy się upewnić, że każdy będzie miał co jeść, bo każdy co innego je, prawda? Trochę. Ty jesteś już gotowa? No. Dobra, ja pakuję komputer. Ładuję drona, no. I jak się tutaj nie doładuje, to wezmę go ze sobą i tam podładujemy w restauracji. I na plażę będzie. No, poletamy sobie. Tu mam joystick jeszcze, zobacz. To później rozpakuję i popracuję trochę z tej restauracji. No, to jest ten szary. A czemu ty nie masz tej... One są schowane, żeby się nie urwały, wiesz? Gdzie? Tu? Nie wiem. Gdzie one są? Tu. Tylko nie wyciągaj, dobra? Żeby się nie zgubiły. I tu mam spakowany komputer, więc biorę teraz plecak, Zuzia. I
widzimy się na plaży, bo nie chcę niczego zapomnieć, bo kiedyś się wybrałam na plażę popracować i nie wzięłam kabla do komputera i popracowałam 5 minut, więc muszę się upewnić, że mi komputer nie padnie. Wczoraj wam pokazałam plażę, przy której się zatrzymaliśmy i był odpływ, więc było widać rafę koralową, jeżowce, chyba jeżowców nie nagrałam, ale było strasznie dużo jeżowców i plantację seaweed. I dzisiaj jest przepływ z rana, więc zobaczcie, zupełnie inaczej wygląda ta plaża. Jak totalnie inna miejscówka, uwaga na sznury. Tutaj wszędzie są łódki przycumowane, więc trzeba uważać na sznury. I pewnie zaraz tak będzie, że jak komuś powiem uwaga na sznury, się sama przewrócę. Bardzo ładnie tutaj teraz jest. Moja siostra trochę jest niepocieszona, że wczoraj się nie dało do wody zejść. No i ja to rozumiem. Natomiast teraz jest tak, że w zasadzie tutaj można by przy tych łódkach popływać, bo tam jest o wiele, wiele głębiej. I mam nadzieję, że będzie dobre jedzenie, bo powiem wam, że humor bardzo dobry. O Jezu, jak te liny podciąga tutaj. Humor bardzo dobry, ale nie chcę ryzykować, że jak człowiek zgłodnieje, to zaraz będzie, wiecie, od razu hangry. Spotkałam w ogóle polskich youtuberów, z którymi już nagrałam odcinek. Spotkałam Paulę i Wojtka z kanału Do Wylotu, Byle Do Wylotu. Właśnie napisali do mnie, żeby się spotkać. Wczoraj do mnie napisali, a my tu mamy takie zawieruchy. I chładę się spać z dziewczynkami tak naprawdę, więc zapomniałam im podpisać. Więc dobrze, że się teraz spotkaliśmy. Tutaj przez przypadek się spotkaliśmy na plaży i postaramy się złapać dzisiaj wieczorem może na jakieś piwo, na zachód słońca czy coś takiego. A tymczasem do pracy. Słuchaj, ale piękna, mogę pokazać do kamery? Zobaczcie, jaką muszelkę znalazła moja siostrzenica piękną. Oddaję ci. I mamy umowę z moimi siostrzenicami, że mogą sobie te muszelki zbierać na kilka godzin i potem odkładamy je. A tak naprawdę to większość podnoszą i od razu oddają do wody, odkładają, no bo wiadomo, że nie można tutaj zaburzać tego ekosystemu, ale powiem wam, że muszle to są obłędne. Normalnie wyglądają jeszcze ładniej niż te muszelki, które są na naszyjnikach. Zobaczcie, to wszystko wczoraj było totalnie odkryte i nawet nie widać tych pulse seaweed z tymi glonami. Tam pływa taki kosz, w którym właśnie zbierają te wszystkie glony. Teraz pokazałam mojej siostrzenicy, że w sumie to wygląda jak taka trotwa gigantyczna. A tak, to tutaj wszędzie było sucho wczoraj. Zmienia się, zmieniają się te krajobrazy. Przepięknie teraz jest. Zamówiliśmy sobie jedzenie i tak sobie siedzę i nagle zobaczyłam to. Wybory Miss i Mistera glonów. Niestety już przegapiliśmy akurat, ale fajnie, zobaczcie, opisane. Silly Seaweed Pageant, czyli taki głupkowaty, śmieszny konkurs i są jakieś gry i tak dalej. Niestety było to 2 dni temu. I zobaczcie, super jest to, że 15% zarobków, które uda się zebrać tego wieczoru, idą na wsparcie lokalnych restauracji i dla farmerów, którzy zajmują się uprawą seaweed. I tu już któryś raz widzę właśnie, że zarobki na przykład z koktajli, w sensie drinków, albo tutaj no z całości idzie właśnie dla farmerów, no bo ja się domyślam, że to, co oni zbiorą tutaj, to w ogóle ja widziałam, jak oni zbierali tutaj w kosze. To jest strasznie ciężka praca. W ogóle tutaj pani z mężem chodziła i zbierała kosze, które przenosili na głowach, a no za takie glony to oni raczej dużego wynagrodzenia nie dostają, więc super, że mają tutaj takie community, że mają takie społeczności, że się wspierają. Zobaczcie, jaki lunchek. Na śniadanie falafel, na obiad falafel. To może na kolację uda się coś innego, ale zobaczymy. Przepięknie wygląda. Na kolację też falafel mówisz? No to nie ma wyjścia. Jak Zuzia mówi, że falafel ma być na kolację, to będzie. Podjedliśmy, pokąpałam się trochę z Zuzią tutaj w falach, chociaż taka... Tak mnie wyciągała tutaj do wody, wyciągała, potem ja weszłam do wody cała, a ona uciekała przed falami i chyba się nawet cała nie zamoczyła. No i ja się przynajmniej dobrze bawiłam, ona też, także to najważniejsze. Nie popracowałam jeszcze, miałam w planach popracować, się okazało, że nie naładowałam komputera. A gniazdko było trochę daleko, więc tam sobie podładowałam ten komputer. A nic, muszę się po prostu lepiej zorganizować następnym razem, trochę jestem rozpieszczona przez Bali. My na Bali mamy wszędzie kontakty. Tutaj też mają kontakty, ale w takim miejscu, gdzie był słaby widok, wiecie. To już nie jest to samo. Ej, słuchajcie! Agata, Piotrek, idźmy następnym, bo tam jest nasz domek.
następne, sorry, tutaj jakieś sprawy nawigacyjne wyszły. Więc teraz wracamy nad basen i popracuję sobie w cieniu. Strasznie słodkie. Jakie ma z malutkimi. Witam was wszystkich z mojego biura. Wakacyjnie kupiłam sobie piwo lepsze niż Bintang. Jeżeli byliście na Bali i piliście Bintangi, to polecam wam Singaraja, jest o wiele smaczniejsze i też lokalne. I tutaj mam moje pióro. Zmontowałam 11 już minut filmu, odcinka i w ogóle tak się cieszę, że pracuję na YouTubie. Wiecie dlaczego? Bo mnie siostra chciała na jogę wyciągnąć. Zaczęłyśmy sobie łasić, moje siostrzenice były w basenie, szwagier ich pilnował i moja siostra mówi, że chodź sobie pójdziemy, a bo ja chciałam właśnie pójść coś kupić do picia i ona mówi, to ja pójdę z tobą. No i tak sobie chodzimy i znalazłyśmy jakąś taką restaurację z jogą i z jakąś medytacją i tak dalej i ona mówi, że to może pójdziemy na jogę, ja mówię, że może nie. I ona mówi, dobra, idziemy dzisiaj. I ja jej mówię, nienawidzę jogi. No i ona mówi, no chodź. I mówię jej, nienawidzę jogi. To nie był dla niej argument, ale w końcu powiedziałam, Agata, muszę popracować. Ona mówi, no dobra, no to jest dobry argument. Ale zobaczymy, bo jutro jest medytacja jakoś niedaleko, jakoś tak na zachód słońca. Na to bardzo chętnie bym poszła, więc powiedziałam jej, słuchaj, na jogę nie pójdę, nie lubię, nudzę się. Wiem, że joga jest spoko, fajnie się można rozciągnąć, ale to nie dla mnie. Natomiast na medytację chętnie, więc możliwe, że jutro pójdziemy, ale to jeszcze zobaczymy. I już jest ciemno na dworze i teraz czekam, aż moja siostra wróci z tej jogi. Mam nadzieję, że do tego czasu zmontuję już odcinek i coś mówiła, nie do mnie, ale powiedziała swojemu mężowi, że żeby położył moje siostrzenice dzisiaj on spać, a my mamy gdzieś pójść, połazić po mieście. Także nie wiem, co dzisiaj się będzie działo, ale wiem, że muszę się streszczać z montażem.